Pan Artur coś powie, ja mam takie proroctwo, kto śledzi moją stronę, perspektywa prorocza, to wie, że pisałam to, pisałam ostatnio o zasadach gry. Miałam sen, przyśnił mi się mój syn, który przemawiał do mnie na temat Bożych prawd. Uznałam to jako proroctwo i podzielę się z wami tym, co jest bardzo ważne. I dla usługujących, i dla tych, którzy jeszcze nie usługują i tak dalej. Informacja brzmiała tak, że nie stosuj wobec siebie innych zasad gry. To wszystko, co głosisz, obowiązuje wpierw ciebie. Już drugi raz, kiedyś Artur, wiele lat temu, miał, nie wiem, czy sen, już nie pamiętam, Wiktora przebranego w takie szaty liturgiczne. I teraz też w tym moim śnie on stał w takich szatach liturgicznych i w ogóle mówił do mnie. Te same zasady dla każdego. To jest bardzo ważne. Abyśmy trwali w prawdzie, aby prawda nie była spłycana, tak? To jest bardzo ważne, aby wszyscy traktowali to, że zasady gry dla każdego są takie same. Czy jesteś usługującym, czy nie, to obowiązuje do ciebie. Amen. Amen.